Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Jesteśmy na statku. Jak się nazywa statek? Generał Kutrzeba. Proszę bardzo, taki patriotyczny statek o nazwie generał Kutrzeba. Za chwilę odpływamy. Dokąd odpływamy, Bosmanie? Do Kmicka. Do Kmicka. Czyli na drugą stronę Zalewu Wiślanego. Z Krynicy Morskiej wypływamy. Tutaj jest właśnie, tutaj się zakończyły regaty kadetów Mistrzostwa Świata kadetów. Tu były załogi z różnych krajów, z Austrii, z Belgii, z Niemiec, z Polski dużo było też. No przed chwilą tutaj rozmawiałem z sędzią głównym tych zawodów. No wygrał zawodnik z Argentyny. No cała naprzód, odbijamy od Kei. I no kaczka, no została jedna sama. No i płyniemy. Tutaj mamy widać rozkopane. No i wesołe miasteczko po lewej. A tu wpływa jedna jednostka pływająca, następna. Proszę bardzo. Mijamy Monikę. Wiadomo, Monika, dziewczyna ratownika. No, 211 osób zabiera pasażerów. Ahoj! Rejsy spacerowe. Holiday Lagoon, Gdynia. No, w Gdańsku też pływają trzy statki Holiday na Westerplatte. A tu płyniemy do Tolkmicka. No, dawno tam nie byłem. Ostatnio to byłem w Tolkmicku, jak byłem na koloniach. Jak pamiętam. Także tutaj nawet rowery są. To wasze rowery? O, rowerzyści też mogą sobie popłynąć, jak widać, na drugą stronę i potem wrócić na rowerach dookoła zalewu. Tu płynie następna jednostka. No ruch duży na Zalewie Wiślanym jest, a jak zrobią przekop, to będzie jeszcze większy pewnie. No tam mamy teren jakby pogłębiany, widać, robi się nowy port. Jest tam pogłębiarka, jak widać. No bo tu kiedyś był taki, że tak powiem, przystań windsurfingowców, ale już ich nie ma. Coś tam budują nowego. Sylwia, przyjdź tam do przodu, może będziesz mogła tam filmować, nie? Co? Co się boisz? Co się boisz? Tu leci. Następny statek do nas płynie w kierunku naszym. Elwinga. Elwinga płynie pewnie z Proborka. A tam mamy szybką motorówkę, co ma dwa silniki po 300 koni. O. Widać, jak zasuwa. No i proszę bardzo. Tutaj mamy jednostkę żaglową, która płynie na silniku w tej chwili. Żagle zrzucone są. No do portu nie wolno na żaglach w zasadzie wchodzić. No widzieliśmy przed chwilą tych zawodników juniorów na małych tych żaglówkach, kadetach. Ale pełnomorskie jachty nie wchodzą do portu na żaglach. Muszą na silniku, takie są przepisy. Tutaj płynie chyba Krystyna, mój znajomy kapitan. Tak jak myślałem, Krystyna, dobrze się domyśliłem. To też jest nieduża jednostka. Byliśmy dopiero co, jak odpływała.
To jeszcze można zabrać w rejs na Krystynie. Także jest duży wybór statków. Chociaż czasami niektóre porach to po prostu nie ma miejsc już na te rejsy, bo bilety wyprzedane. A dzisiaj mamy niedzielę 4 sierpnia. Ładna pogoda. No tutaj jest boja nawigacyjna czerwona. No właśnie tym szlakiem trzeba płynąć. A tam leci helikopter. Też patrolują nasze wojska. Tutaj niedaleko granica jest w piaskach. No tutaj szaleją na tej łodzi. No 600 koni, dwa silniki po 300. To 30 węzłów pójdą, albo i więcej. Ale i pali. No to no ba. I dlatego bilety tam kosztują na parę. Tu mamy helikopter. Proszę bardzo. Idziemy do niej, widzimy. On jest trochę buja, więc trudno utrzymać na kursie kamerę. No i tam już widzimy drugi brzeg. Można powiedzieć, że jesteśmy w połowie tego akwenu. No, na razie ten. Na ten moment. Tam mamy latarnię morską. Czerwoną. Proszę bardzo, to jest klinica morska. Czerwona latarnia morska. No coś trochę buja. Ta motorówka nas rozbujała, dała fale. Pozdrawiamy ze statku, który płynie w kierunku Tolkmicka. Proszę pana, to nie będzie żaden Facebook, to jest Pomorska Telewizja Narodowa, ja jestem dziennikarzem, także żaden Facebook. Proszę pana, pan się pomylił. Czerwony Korsarz Gdańska, kontakt Admirał Morski Drużyny Strzeleckich, dla was z rejsu do Tolkmicka tym razem. Pozdrawiam, ahoj.